Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne, siódme już zadanie z książki Teraz matura z funkcji wykładniczej zestawu A z poziomu podstawowego. Zadanie siódme jest następujące. Dana jest funkcja f od x równa się 2 do potęgi x. Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji g oraz h. No i odczytaj współrzędne punktów wspólnych tych wykresów. Od razu mówię, zrobię tylko tutaj podpunkt A, ale zanim zrobię ten podpunkt A, wytłumaczę Wam, o co chodzi z tymi minus 1 plus 1, minus 1 plus 1, tu z minusem, tu coś tam i tak dalej. OK? Dobra. Pierwszą rzeczą, jaką Wy będziecie musieli rysować, to będziecie sobie musieli nauczyć się narysować wykres funkcji 2 do potęgi x. Czyli normalnie robicie sobie tabelkę x, y, zaznaczacie sobie minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Tak? Bierzemy takie x i podstawiamy. 2 do potęgi minus drugiej, 1 czwarta. 2 do potęgi minus pierwszej, 1 druga. 2 do zerowej, 1. 2 do drugiej, 2. 2 do pierwszej, 2. 2 do drugiej, 4. Zaznaczamy te punkty, czyli minus 2, 1 czwarta, minus 1, minus 1 druga, 0, 1, 1, 2 i 2, 4. 2, 4. I rysujemy sobie elegancką krzywą. Trochę mi tu końcówka nie wyszła. Tak? Wzdłuż osi x ona sobie, czekajcie, ciach, ciach. Sobie wzdłuż osi x sobie leci. Jasne? To musicie umieć narysować. I teraz. Jeżeli będziecie mieli, tak jak tutaj, f od x minus 1, to znaczy, że wzięliśmy wykres funkcji f od x, czyli ten niebieski, i skoro tu jest minus 1 poza całkowicie funkcją, no to to jest o 1 w dół. I faktycznie ten mój wykres funkcji f od x minus 1 to jest ten wykres zielony. Ten punkt przeszedł tu, ten punkt przeszedł tu, ten punkt przeszedł tu, ten punkt przeszedł tu, a ten punkt przeszedł tu. Tak? I znowu narysowałem. Jeżeli mamy wykres funkcji, może tak, f od x minus 1, czyli zobaczcie, ten minus 1 nie jest tutaj jakby, bo to jest funkcja, tak? Nie jest jakby poza funkcją, tylko jest w funkcji. To wtedy jest o 1 w prawo. Wydawałoby się, że w lewo jak minus, nie? Bo tu jest intuicyjne. Minus, no to w dół spada, tak? Tu by się wydawało, że 1 w prawo, ale tu przy x się zmienia. Znaczy o 1 w lewo, ale tu przy x się zmienia, czy 1 w prawo. I faktycznie, wykres... Jeszcze, bo nie wiem, czy nie powiem. Wydawałoby się, skoro jest tu minus 1, to o 1 w lewo, ale to jest na odwrót, tak? Czyli o 1 w prawo. Więc czemu właśnie napisałem w lewo? Dobra, o 1 w prawo. Tak, w drugą stronę. I faktycznie, zobaczcie sobie, z tych niebieskich punktów, ten punkt przeszedł tu, ten punkt przeszedł tu, ten punkt przeszedł tu, tak, ten punkt przeszedł tu, gdzieś, o, tak, o 1 w prawo i znowu narysowane. Inaczej, jeżeli byśmy mieli na przykład wykres funkcji f od x równa się plus 5, to skoro jest poza funkcją plus 5, no to o 5 idzie w górę. Jeżeli by było f od x plus 2, no to skoro to jest przy x, no to o 2 lewo-prawo, no na stówę w lewo. Tak, bo tu jest na odwrót. Jasne? Dobra. Jeszcze jedno. Jeszcze tu jest coś takiego jak f od minus x. F od minus x to jest nic innego jak symetria względem osi o y, tak? Czyli jeżeli miałem ten niebieski, ten punkt zostaje tu, ten przechodzi tu, ten przechodzi tu, ten przechodzi tu, a ten przechodzi gdzieś tam tu, tak? Ciach, 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 ciach. Tak. Wygląda ten wykres funkcji. OK? I jeszcze jeden wykres funkcji, tylko ja tu będę musiał sobie jeszcze miejsce zrobić. Nie wiem, gdzie ja to pomieszczę. Dobra, gdzieś tam. Tak na chama, ale niech będzie. Jeszcze mamy jeden wykres funkcji, kolorek niech będzie... A taki. Ten wykres funkcji to jest minus z przodu. Nie? Nie tutaj przy x, tylko z przodu. Wtedy to jest symetria względem osi OX. Tak? Jak jest minus z przodu. Czyli ten punkt stąd przechodzi tu. Ten punkt stąd, raz, dwa, raz, dwa. Ten punkt stąd, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery.
Ten punkt stąd. Połóweczka, połóweczka. 1 szesnasta, czy tam 1 czwarta chyba była tyle. Tak? I względem tego niebieskiego jest symetryczny względem osi OX-ów. Jasne? Resztę myślę sobie spokojnie ogarniecie. Zwłaszcza, że tu jest. O 2 w górę, o 1 w lewo. Tu nie wiem co było, ale było plus coś, więc będzie o tyle. No nie, jeżeli było plus 5, to będzie o 5 w lewo. O 4 w dół. No i to są te symetrie. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jak się podoba. Jeżeli twierdzisz, że fajnie tłumaczę, to poleć mnie swoim znajomym na fejsie. Niech też z tego korzystają, bo to robię dla Was. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.